Dobrze, zaczynamy, kochani. Więc tak, chcę zacząć od przypowieści Salomona 1:8-9. Przypowieści Salomona 1:8-9. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca, nie odrzucaj nauki swojej matki, bo są one pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. I 2, od 7 do 20. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegą ścieżek prawa i czuwają nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo i każdą dobrą drogę, gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad tobą, a roztropność cię strzec, zachowując się od drogi złej, od człowieka, który mówi przewrotnie. Od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi, którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności, których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce. Ustrzeże cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkim słowem, która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem, bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej drogi do krainy cieni. Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca i nie osiąga ścieżek życia. Przeto będziesz chodził drogą dobrych i będziesz je trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi. Dlaczego? Co powtórzyć? Przypowieści Salomona 1:8-9 i 2:7-20. Te elementy pokazują, co to jest posłuszeństwo Bogu. W jaki sposób człowiek zaczyna żyć, będąc posłusznym. Jak wy to w ogóle sobie przestudiujecie, przeanalizujecie, zobaczycie, że człowiek posłuszny Bożemu Słowu to jest człowiek, który nie ma prawa się potknąć. To nie ma prawa. Nie ma takiego czegoś w ogóle, że on się potknie. Dlatego kochając, rozumiecie, nie można się potknąć. Ponieważ będąc blisko, zaczynasz w sposób automatyczny być posłusznym Bogu. I ty nie możesz się potknąć. Rozumiesz, dlaczego w związku z tym, chodząc w miłości, nie możesz być wyrzucony z nurtu wiary? To jest niemożliwe. Niemożliwe jest, żeby mieć problem z wiarą, poruszając się w miłości. To niemożliwe. To niemożliwe. Niemożliwe jest być blisko Boga i być nieposłusznym Bogu. Niemożliwe jest być posłusznym Bogu, tak, i popełniać błędy. Zrozumcie te rzeczy. Ja musiałem naprawdę przyjść w takiej prostocie do Boga i powiedzieć, Boże, okej, to ja rozumiem, dlaczego ta wiara jest czynna w miłości. To ja rozumiem, dlaczego ta wiara dopiero w miłości się uwalnia. Ponieważ ja w miłości dopiero jestem w stanie być posłuszny Tobie, bo ja tylko będąc blisko mogę realnie Ci wierzyć. Kiedy ja mogę wierzyć Bogu? Kiedy jestem blisko Boga, no. I w związku z tym nie ma opcji, żebym ja się potknął. Potykasz się tylko wtedy, kiedy się oddalasz. Zaczynasz schodzić na dziwne drogi. Przypowieści Salomona o tym mówią. W ogóle jak ty jesteś posłuszny, to ty ominiesz te ścieżki złe. Ominiesz ludzi złych. Ominiesz ludzi przewrotnych. Ludzie do mnie przychodzą i ciągle mówią, ten mi się przydarzył przewrotny, ten mi się przydarzył, ten mnie oszukał, tamten mnie zwiódł, tu wszedłem na drogę taką. Ja mówię, a dlaczego ty tam wszedłeś? A ja tak nie mam. A ja nie mam, że ciągle się mi jakiś przewrotny człowiek czepia. A ode mnie najczęściej przewrotni ludzie to uciekają. Oni się mnie nie trzymają wcale. A mnie się trzymają ludzie mili, sympatyczni, uprzejmi, grzeczni. Ja tak mam w życiu. Ludzie dla mnie są mili. Ludzie mówią, wiesz, taką mam opresję w pracy. Ja mówię, ja nie wiem, ja pracowałem tyle lat na etacie, ja nie miałem opresji w pracy. Ja miałem w przeciągu paru miesięcy urobioną kierowniczkę, dyrektora, właściciela. Wszyscy chodzili, człowieku, jak ja wierzyłem.
Tak jak wierzyłem, tak cała firma chodziła od góry do dołu. Ja to nie wiem, to kurczę, rozumiesz, to chwalili mnie po wszystkich odpustach. Ksiądz kiedyś do mnie przyszedł do pracy, proboszcz, i mówi do mnie, musimy się spotkać, porozmawiać. Do mnie przyszedł do mrówki, no. Proboszcz, Radek. Po pierwsze, uwierz, że posłuszeństwo Bogu jest dla ciebie korzystne. Posłuszeństwo Bogu to jest korzystna rzecz. Korzystna. Słuchaj i nie odrzucaj. W ogóle my mówiliśmy o kulturze posłuszeństwa, o tym, czym ona jest, ale to właśnie podczas bliskości posłuszeństwo zaczyna realnie się manifestować. A wiara bardzo potrzebuje posłuszeństwa Bożym prawdom. Jak masz wierzyć, jak jesteś nieposłuszny prawdzie? Jak prawda coś mówi, a ty mówisz tak, a to jest, może tak jest, a może tak nie jest, a ja będę wierzył. A w co ty będziesz wierzył? Że ty musisz wierzyć właśnie w tą prawdę. W tą prawdę. W tą prawdę. Jak prawda mówi na przykład, że będziesz błogosławiony przez odważne wystąpienie. Taka prawda. Będziesz błogosławiony, taki jest kanał błogosławieństwa. My wiemy, skąd jest błogosławieństwo, o źródle nie mówimy. Źródło jest z krzyża, ale mówimy o kanałach błogosławieństwa. Jednym z kanałów błogosławieństwa jest to, że śmiało się występuje. Ale ludzie, którzy są daleko, tak, nie są w bliskiej relacji z Bogiem, dla nich śmiałe wystąpienie to jest tragedia. Ja mówię, no i co? No to jeszcze nie jestem gotowy na śmiałe wystąpienie. Ja mówię, no to masz zamknięty kanał błogosławieństwa, taki masz. O. Ale to ja wierzę, że Pan to... Ja mówię, przestań, nie pieprz. Po prostu Bóg powiedział, że będę Cię błogosławił przez śmiałe wystąpienie. Uspokój się. Tak powiedział. Jakbyś był, kurczę, blisko, to byś nie dyskutował teraz o tym ze mną. A że ty jesteś daleko, to ty myślisz, że jest inna opcja i mówisz do mnie, nie jestem jeszcze gotowy powiedzieć wam coś. Lepiej okazywać posłuszeństwo na głupi sposób, niż w ogóle go nie okazywać, oczekując, że się dojrzeje. Przestań dojrzewać ciągle, bo zgnijesz. Dość. Dojrzewaj se w biegu. Rusz się. Jak jest przez śmiałe wystąpienie, to przez śmiałe wystąpienie. To jutro twoje zdjęcie jest na Facebooku i informacja, że jesteś odrodzony z Bożego Ducha. Rozumiesz, o co chodzi? A jak nie ma tej informacji, rozumiesz, to znaczy, że nie bierzesz poważnie tej prawdy. Jak jeszcze świat nie wie, że jesteś nawrócony. Jak jeszcze w pracy nie wiedzą, w szkole nie wiedzą, na ulicy nie wiedzą, jak jeszcze nie wiedzą, że jesteś nawrócony, to znaczy, rozumiesz, że ty nie bierzesz poważnie tej prawdy. To znaczy, że nie jesteś należycie blisko. To proste. To jedno drugie za sobą pociąga. To jak łańcuch. Rozumiecie, o co chodzi? Jak łańcuch. I w związku z tym, jeżeli nie jesteś człowiekiem śmiałego wystąpienia, to masz zamknięty jeden z kanałów błogosławieństwa. I nie mów do mnie, że inne są otwarte, bo tak mówi kretyn. Człowiek, który realnie chce, tak? Realnie chce, to mówi, Boże, ja chcę wszystko. Wszystko. Człowiek, który naprawdę chce, to jest maksymalista. Maksymalista. A nie, że zje dwa okruchy i mówi już. W świecie można być na diecie. Rozumiesz? W niebie się nie jest na diecie. W niebie nie ma odwyku, nie ma diety, tam tłuste potrawy, stoły zastawione wystałymi winami, tam się pije, je. Rozumiesz, o co chodzi? I się nie tyje. I się nie uzależnia. U Boga bierze się rzeczy pełnymi garściami. Tak? Tak się robi. Teraz prosta rzecz. Ja, będąc blisko, biorę Jego Słowo i to Słowo jest związane z moim posłuszeństwem. Co ja robię? Słucham i nie odrzucam. Biorę się za wykonywanie.
Uwierz, że to jest dla ciebie korzystne. Uwierz, że tak to właśnie działa. Polecę jeszcze chwilę przez to, bo to jest ważne. Przypowieści 1:23. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. Zobacz, bycie blisko to jest, to jakby jest dla ciebie gwarantem odbierania ostrzeżeń. Ludzie, którzy nie są blisko, tak, nie są w stanie w ogóle wierzyć w szeregi różnych proroczych informacji. Zobacz, wiara jest czynna w miłości. Jak ktoś nie jest blisko, to nie przyjmie ostrzeżenia, nie uwierzy w ostrzeżenie. On nie uwierzy w ostrzeżenie. Tylko ludzie, którzy są blisko, uwierzą w ostrzeżenie. Nikt inny nie uwierzy w ostrzeżenie. Przypowieści 2:1:6. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropności, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga, gdyż Bóg daje mądrość i z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Uwierz, że posłuszeństwo Bogu jest jedyną normą w każdej dziedzinie życia. To jest jedyna norma. Uwierz to. Będąc blisko, przyjmujesz słowo i co wstrzymujesz? Wskazówki konkretne. Ludzie mówią, tak, chcę wierzyć szczegółowo różne sprawy. Panie, mów do mnie szczegółowo. Co to jest za modlitwa? To jest modlitwa o wskazówki. Kiedy wskazówki mogą być przyjmowane szczegółowe? Kiedy jest się blisko? Jak nie jest się blisko, to się nie uwierzy w żadną wskazówkę szczegółową. Co to jest wskazówka szczegółowa? To znaczy, że mam teraz jakąś konkretną rzecz zrobić, jakąś konkretną. Rozumiesz? W danej chwili. No ale ja jej nie odbiorę. Nie odbiorę tej informacji. Nie wiem, pod tytułem, że mam zainwestować tu pieniądze, a nie tu. Że mam kupić to albo tamto. Wszystko mogę. My teraz rozmawialiśmy na grupie, że już jak jest, ale to jest dla ludzi, którzy już są blisko. Kiedy jesteś już blisko, to przed tobą powstaje na przykład bardzo duża plejada możliwości. Ale tak czy inaczej, rozumiesz, to musisz być blisko. No. Przypowieści 4:20-24 jeszcze. Synu mój, zwróć uwagę na moje słowa, nakoń ucha do moich mów. Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, bo są życiem dla tych, którzy je znajdują i lekarstwem dla całego ich ciała. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego, bo z niego tryska źródło życia. Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg. I 3:1:2. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewną ci pokój. Chcesz żyć 120 lat? To musisz być blisko. A nie usłyszeć od Cyrońskiego, że będziesz żył 120 lat. Ja będę żył 120 lat na tej ziemi w szczęściu, zdrowiu i pomyślności. Ja. Dlaczego? Bo ja jestem blisko. Bo ja sobie przedłużam dni mojego życia. A nie, bo to jest informacja, która to informacja przez każdego jest złapana i ktoś mówi tak, o, będę żył 120 lat. Ja mówię, człowieku, jak będziesz blisko, a jak będziesz daleko, rozumiesz, o co chodzi, to ja nie wiem, czy cię jutro szlak nie trafi. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co ty w ogóle jutro zrobisz. Pan mnie chroni. Puknij się w głowę. Kto cię chroni? Jak? Którędy? Którędy cię Pan chroni, jak nie przez wiarę? Jest jakaś taka ochrona nie przez wiarę? Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Tak? A jak nie będzie wierzył, to co? Nie będzie miał czego?
upodobania w moim sercu. Słyszałeś tak? Jak tu żyć? A wiara jest czynna w miłości. Trzeba być blisko. Żeby być zdrowym, silnym, długo żyć, mieć pieniądze, funkcjonować. Źródło jest krzyża. Źródło jest krzyża, rozumiecie? Źródło. Ale my nie mówimy o źródle. Co nas źródło, jak kanał zatkany? Co z tego, przyjacielu, że elektrownia produkuje prąd, jak ci druty zerwało do domu? Co z tego, że to jest elektrownia? Mam elektrownię! Niedaleko mojego domu. Wiem, znam dyrektora elektrowni. Nawet byłem tam na wycieczce. Drutów nie masz. Co z tego, że wiesz, gdzie są studnie głębinowe, jak proszę ciebie kanały zatkane? Co z tego? Co z tego, że Kościół krzyczy, że w ranach i sińcach Jezusa jest ich uzdrowienie, jak nie są blisko i chorują na wszystko? I się potem dziwią, dlaczego jestem chory? Ja mówię, nie, dlaczego jesteś chory? Bo jesteś głupi. Jakbyś był mądry, to byś był blisko. Jakbyś był mądry, to byłbyś blisko. Jak byłbyś blisko, to byś trybił, o co chodzi. A że nie jesteś blisko, tylko znasz zasadę, to masz jak masz. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Co ci przedłuży lata życia? Funkcjonowanie w Bożych prawidłach. Posłuszeństwo Bożym prawidłom. To ci zapewni. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy będziesz blisko. A nie kiedy się wywalisz do góry kołami i będziesz myślał, proszę ciebie, że ty sobie dryfujesz na krzyżu. O, krzyż mam. W krzyżu jest zamiana krzyżowa. Będę chodził jak menel po tym świecie, proszę ciebie, robił, co będę chciał, nie będę wierzył, rozumiesz? I to będzie się wszystko zdarzać, bo jest krzyż. Katolicy też tak myślą, że dostaną na komunię krzyż, powiesi sobie na szyi, rozumiesz, o co chodzi? I on teraz ma krzyż. A protestanci myślą, proszę ciebie, że zasadę znają krzyża i wszystko w ich życiu będzie pięknie przędło do przodu. Będzie biegło. Nic nie będzie biegło do przodu. Nic. Potem są zdziwieni. Co to się stało? Automuchę przejechało. To się stało. Proste rzeczy są. Ale trzeba być blisko. Dlatego wiara jest czynna w miłości. Rozumiecie? Jak może być inaczej? Ta energia się nie uwolni w nas. Będziemy paplać przepis za przepisem, zasadę za zasadą. Tak wygląda przeciętny protestant, charyzmatyk. To mam skrzyża. Proszę ciebie, a co masz w życiu? Co ty masz w życiu, powiedz mi? Jeden wielki kibel. To masz w życiu. A skrzyża masz wszystko. Zdrowie mam skrzyża, proszę ciebie. Życie mam skrzyża. Obfitość mam skrzyża. On za co umrzeć nie ma. Rozumiesz, o co chodzi? Ale on ma obfitość materialną skrzyża. Ale powiedz mu, żeby był blisko, żeby rozwijał życie modlitewne. Rozumiesz, o co chodzi? Żeby spędzał z Bogiem czas. Rozumiesz? Żeby rozpływał się w ogóle w miłości Boga. Nie, bo on ma inne plany. On ma plany paplać przepis za przepisem. To już u Izajasza chyba Bóg mówił. Chodzą i paplają. Przepis za przepisem. I oni wszystko wiedzą, tylko nic nie mają. Ja widziałem różnych ludzi w życiu. Ja widziałem ludzi, nazywałem ich jednodniowi panowie. Oni w ogóle... Ludzie, którzy pokazywali, ile oni w życiu mają. Wiecie, o co chodzi? Zazwyczaj nic nie mieli. Ludzie, którzy mówili, ile w życiu mogą, zazwyczaj nic nie mogli. Wiesz? Kurczę, ale byli tacy... co za dużo nie paplali. Tylko wiesz, co robili? Realizowali te plany. Realizowali te rzeczy. W ich życiu było coś widać. Oni coś osiągali. Rozumiesz? Wiara jest czynna w miłości. Nie można inaczej. A więc kochać Boga, to znaczy utrzymywać z Nim stałą, osobistą i społeczną, głęboką, romantyczną i przyjacielską relację. To znaczy kochać Boga.
Bo to jest wynik wdzięczności. To ja mam w ogóle zrobić z tym Bogiem. Ja uwierzyłem w to, że Bóg mnie pokochał. Teraz ja w wyniku tego tak reaguję, reaguję miłośnie. Jak ja mam reagować na Boga? Miłośnie reaguję na Boga. I ludzie mnie pytają, a to ja muszę się modlić? Pytaj się w ogóle żony, czy musisz z nią spać. No, czy on się modlić musi? Czy on musi być blisko? Masz do tego łaskę. Jest ci dana łaska. Ty wystarczy, że zaczniesz chcieć być blisko. Wystarczy, że zaczniesz reagować, tak? Reagować dziękczynieniem na to, co On zrobił dla ciebie. I to się zacznie samo tworzyć, ludzie. Oczywiście będzie potrzebna twoja współpraca z tym. Rozumiesz? Planowanie, układanie sobie czasu, bo tego ci Bóg nie zrobi. Bóg ci nie poukłada czasu. Bóg ci nie kupi kalendarza i nie napisze, proszę ciebie, ci tego, co masz kiedy robić. To On ci nie zrobi. Rozumiesz? On nie rozpisuje ludziom planów życiowych. Ale On mówi do ludzi, daję ci łaskę do tego, abyś był ze mną blisko. Powołałem cię do tego, abyś mnie kochał. Gdy podejmujesz decyzję w kierunku przebywania z Bogiem i Jego prawdą i posłuszeństwa temu, to na twój jeden krok Bóg robi 1000 kroków. Wtedy zaczyna się uruchamiać potężna siła wiary w twoim życiu. Kiedy zaczynasz być blisko, to wiara zaczyna rosnąć. Zaczyna się rozwijać. Ludzie, jest napisane, że wiara jest ze słuchania, a słyszenie przez Słowo Chrystusowe. I ludziom się wydaje, że to jest z czytania Pisma Świętego. No to nie jest z czytania Pisma Świętego. To jest z przebywania z Bogiem i ze słuchania Jego głosu, kiedy On mówi do ciebie, a ty mówisz do Niego, kiedy się relacjonujecie, kiedy jesteście blisko. Wtedy wiara rośnie. Wtedy rośnie wiara. My o tym mówiliśmy już. Wtedy wiara. Wiara jest ściśle związana z bliskością, z tą miłosną relacją. Dlatego wiara jest czynna w miłości. Dlatego można tam dopiero wierzyć, jak jest się brzunio do brzunia, nonio do nonia, rozumiesz? Tak się w ogóle funkcjonuje. Wtedy dopiero ty rozumiesz, o co Jemu chodzi, i On wie, jak ma do ciebie mówić. Wiecie, że każdy z nas potrzebuje odpowiedniej formuły przekazu. Bóg nie do każdego mówi tak samo. Bóg mówi do nas, do każdego indywidualnie. Ty masz osobistą sprawę z Bogiem. Ty wiesz, że masz sprawę z Bogiem osobistą. Tak jak Michał nauczał, nawet ma słowa swoje, nazwy. I to jest jego prywatne. I tam rośnie jego wiara, kiedy on w ogóle na tym bazuje. Kiedy on tak mówi. Rozumiesz? Ja widzę, jak rośnie wiara mojej córki we mnie na przykład. Jak rośnie jej wiara. Jej wiara rośnie w ten sposób, że ona ze mną przebywa na różnych poziomach. Są różne poziomy przebywania, różne poziomy. Po prostu. I wtedy ona rośnie, ta wiara. Ja się staję dla niej wiarygodny. Bóg staje się dla ciebie wiarygodny wtedy, kiedy jesteś z Nim blisko. On inaczej będzie cały czas zamglony, nie będziesz wiedział. Będziesz ciągle pytał. A pamiętacie, co Jezus mówi? Już przyjdzie czas, że nie będziecie mnie pytać. To nie chodzi o to, że my nie pytamy Boga, co robić i jak. To chodzi o to, że my nie zadajemy dziwnych pytań pod tytułem, o co ci Boże chodzi? O co tobie Boże chodzi? Kurczę, może pójdę, się dowiem, może mi prorok powie, o co Bogu chodzi. Rozumiesz, o co chodzi? Bo ja nie wiem. Ale jak jesteś blisko, to ty wiesz, o co Bogu chodzi. Ty wiesz. I wtedy rośnie wiara.